No hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku z Oxygen Not Included. Słuchajcie, zanim zaczniemy, oczywiście trzeba naszego duplikanta tutaj przypisać i nadać mu nowy nickname. Także Nisbet, Nisbet, uwaga, to od dzisiaj Alexa. Tak się wylosowało, w sumie to nawet idealnie, bo jest to w sumie jakby nie patrząc kobieta. Także Alexa, witamy cię tutaj. Oczywiście wasze niki, które poprzednio pisaliście, dalej biorą udział w losowaniu, więc jak będziemy mieli następnego duplikanta, to jak najbardziej tutaj sobie to przypiszemy. No i dobra, ogólnie tak, odwaliłem ostatnio małą lamę, bo przypadkowo ustawiłem tutaj drzwi poblokowane, nie było pozwolenia na wejście, już to ogarnąłem. Zasugerowaliście mi również, żeby drzwi były wszędzie otwarte, poza tym miejscem, w którym oni sobie śpią, czyli w koszarach. Więc tak też zrobimy, ja dałem im sporo, jak widzicie, rzeczy do zbierania. No i mamy też duplikanta do wydrukowania, ale nie będziemy na razie nikogo drukować. No i czy my chcemy to nasiono Alveovera sobie wziąć? No najprawdopodobniej tak, na razie odrzucamy, nie potrzebujemy następnego duplikanta. Następnym razem prawdopodobnie kogoś jeszcze weźmiemy, więc będzie można kogoś tutaj ładnie dopisać. Ogólnie napisaliście mi całkiem sporo ciekawych rzeczy do pomocy, także zaraz sobie to ogarniemy. Dobra, prąd jest, wydrukowało nam się to nasionko. No tutaj jak widzę, sadzenie idzie, więc spoko. Dajmy też tutaj zlecenie na uprzątnięcie tego, powinno być ok. Sugerowaliście mi też, żebym wyłączył dystrybutor wody, ponieważ oni muszą tu donosić wodę, a tak nie będą musieli i to i tak będzie dawało jakiś tam plus do pomieszczenia. Ale stwierdziłem, że w sumie nie będę tak robił, bo to chyba będzie lekkie oszustwo, więc na chwilę obecną sobie to po prostu zostawię. Okej, mamy brak wybranych badań i słuchajcie, wybierzemy sobie badanie. Ja bym chciał kompost. Też mi to sugerowaliście i też właśnie to widziałem, żeby to zrobić. Bo na razie jeszcze nie widzę, gdzie to dokładnie się znajduje, ale podejrzewam, że gdzieś, że to będzie gdzieś chyba u góry przy rolnictwie i jedzeniu. Więc może gdzieś tutaj. Tak, tu mam jakieś rolnictwo. Lampa radiacyjna, ale to jakieś wyższe technologie. Tutaj spalanie, regulacje prądu, materiały stałe. No w sumie może by i to tutaj było. Tutaj mamy właśnie rurę pożarową, którą będziemy chcieli odblokować, ale to jeszcze nie teraz. Rozwój kolonii. Mini stacja drukująca. Kurczę, czekajcie, gdzie to było? Niech ja to znajdę. A dobra, jak się okazuje, ja już odblokowałem kompost, jest to przecież tutaj, więc będziemy to chcieli oczywiście zbudować. Dajmy regulację prądu do badania, oni niech sobie zajmują tutaj się robieniem tego wszystkiego. I słuchajcie, odblokowaliśmy płytki powietrzne, które pozwalają nam na przepuszczanie właśnie różnych gazów. Więc słuchajcie, walniemy sobie coś takiego. Walniemy sobie powiedzmy dwa tutaj. Powiedzmy dwa, aha, tutaj tylko tak, to potrzeba do tego płytek metalowych, a płytki metalowe skąd my bierzemy? To jest dobre pytanie, czekajcie, ja tu zerknę. No właśnie, potrzeba do tego płytek metalowych, a skąd się to bierze? Ja bym chciał wiedzieć, no mniejsza, zapewne z metalu się to wytwarza. Ogólnie tak, walnijmy tutaj oczywiście zlecenie tego wydobycia, niech oni to też wydobywają dalej. Tutaj trochę do roboty mają, jak widać. Więc to sobie mogą podnieść, to sobie mogą podnieść. No tutaj będzie trzeba to wszystko poogarniać. No i tak, jaki jest dzisiaj plan? Plan na dzisiaj to na pewno zrobienie jakiegoś zbiornika na nieczystości. I zastanawiam się, czy by go nie zrobić gdzieś. Tu mamy wodę, więc może to jest zły pomysł. Ale tutaj na pewno będziemy chcieli zrobić w przyszłości więcej jakichś pryszniców, toalet i tego typu rzeczy. Więc być może rozmontujemy całość tego, która się tu znajduje. Trzeba by dostawić chyba jeszcze jeden pojemnik, co najmniej jeden, więc może podostawiamy sobie to zaraz tutaj gdzieś. Okej, niech będą tutaj ze dwa pojemniki. To gdzieś spadło, to nic nie szkodzi. I czy ja mogę więcej tych płytek zrobić? Nie, płytki metalowe. No dobra, no okej, mogę. Płytki powietrzne. I już nie mogę. Skończyło się, czyli chyba właśnie miedź jest do tego wymagana, ale spoko. Chcemy, żeby tu tlen wpadał, a dwutlenek leciał na dół, więc myślę, że to idealne miejsce do tego. Trochę zbierania mają, ale to nic nie szkodzi. Więc tak, tutaj będziemy chcieli przedłużyć nasze toalety zdecydowanie. Będziemy chcieli je wymieniać oczywiście na te lepsze. Walniemy sobie tutaj doniczki dwie.
na wejściu, a czemu by nie? I walniemy sobie też później doniczkę. A może gdzieś tutaj? A może gdzieś tutaj, jedną. Czemu by nie? Okej, okay, kolejne badanie skończone i oczywiście magazyn nam się skończył, ale to nic nie szkodzi. I powiedzieliście mi, że można sobie tutaj kopiować ustawienia. Tak, dokładnie. I to się w ogóle slashem robi. Także spoko. Tak samo z sadzeniem tego wszystkiego. Więc jest ok. I zbieramy już jedzenie. I dzisiaj będziemy robili oczywiście kuchnię i oczywiście... Tak, kuchnię. I co jeszcze chciałem zrobić? Coś na pewno jeszcze chciałem zrobić. Dobra, odklikajmy sobie to wszystko. Troszkę jestem nieogarnięty, bo znowu jakiś czas nie grałem. Więc tak, skrzynię z prowiantem będziemy sobie chcieli oczywiście przenieść. To jest taka podstawa tego wszystkiego. Chciałbym, żebyście mi na jakimś wyższym priorytecie to zrobili. Widzę, że oni te płytki ładnie budują, więc spoko. Czy ja mogę ich więcej już postawić? Płytki powietrzne. Chciałbym jeszcze, no właśnie, chciałbym jeszcze je tutaj dać, ale... A to nic nie szkodzi, niech oni sobie to robią powoli. Dobra, przyspieszmy troszeczkę czas, żeby ten cykl poleciał. Tak jak mówiłem, będziemy się starali trzymać te około 5 cykli na odcinek, tak? I to jest taka nasza podstawa. Tak, kompost też będziemy chcieli zbudować, więc myślę, że to będzie sensowne miejsce do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku. Być może wywalę tą drabinę już, chyba mi ona nie jest potrzebna do niczego, więc można ją tutaj sobie rozwalić. Raz, dwa, trzy, cztery, dokładnie tak. I rozwalimy też tą ścianę, postawimy tu kompost. Być może ten pojemnik na nieczystości gdzieś tu zrobimy. I tą wodę byśmy może nawet wykorzystali do toalet. Zobaczymy. Wiem, że da się zrobić coś takiego jak nieskończone źródło, więc to też będziemy chcieli zrobić. Przyklejamy sobie te ustawienia. Niech to się wszystko do tych magazynów zbiera. Dobra, fosforek ogarnął ładnie. Więc zróbmy coś takiego. I zabudujmy to na razie tak. Chyba powinni dać radę to zbudować, tak mi się wydaje. I wstawimy tu na razie ten kompost, chociaż, kurczę, wróć, nie tak. My chcemy to pomieszczenie mieć trochę większe, więc może je zabudujemy w ten sposób. Czemu nie mogę tego? To trzeba oczywiście wydobyć, no tak, kto by się spodziewał. Lama jak zawsze lekka. Niech to sobie pomieszczenie tutaj tak będzie. Okej, płytki. Nie możemy płytek budować, bo czego nam brakuje? Musi być zbudowany w wolnym miejscu. A czemu tu nie jest wolne miejsce? Jaja małego hacza. Aha, okej. Okay. Czyli, czekajcie, czy my coś możemy zrobić z tymi jajami? Możemy to wykopać. Czy możemy to uprzątnąć? W teorii możemy, ale... Inkubacja, magazyn niedostępny. No i co, i przez to ja tu nie mogę płytek postawić? A, już mogę. Okej, okay. Fajnie. Więc tutaj też troszeczkę będzie sprzątania. No, im to oczywiście schodzi, no bo... O, te magazyny się dość szybko zapełniły. Tutaj za wiele nie zrobimy miejsca. Więc, no wygląda tak jak wygląda. Te płytki mogłem dać jeszcze trochę dalej. Znowu się miejsce pokończyło na chyba organiczne rzeczy, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie tak, więc... wiecie co, moglibyśmy dostawić, tak sobie myślę, jeszcze jeden pojemnik. Na trochę wyższym priorytecie, żeby to bujało i żeby to zrobili w miarę szybko. I skopiujemy te... Tak, dokładnie te ustawienia do... tego magazynu. Tak, teraz i powinni mieć gdzie to wszystko zbierać. Okej, okay, mamy doniczkę, możemy sobie tutaj zasiać wrzosiec zwodniczy. Ciekawa nazwa. I tutaj również, zawsze będzie tu chyba trochę ładniej dzięki temu. O, tutaj doniczka też już się postawiła, więc możemy sobie to zabudować. Dobra, wygląda to okej, okay, nawet że jestem zadowolony z tego. Te płytki już widzę, że też działają, więc ta nakładka tlenu chyba... Tak, ten tlen będzie nam... lepiej podróżował teraz. Jest ok, bo oddychalność mamy na poziomie 22 tysięcy, więc jest spoko. Dobra, duże zlecenie. Znaczy duże, może niekoniecznie duże, ale potrzebujemy kuchnię. Kuchnię zrobimy, wydaje mi się, tutaj u góry. Być może nawet zrobimy im tu zejście w dół. Jakieś do tej kantyny w przyszłości. Może będzie ona nawet większa, zobaczymy. Więc zbudujmy sobie... tak, potrzebujemy grill elektryczny. No nawet jakieś schematy są, tylko czy my go możemy zbudować? Nie możemy, bo nie mamy znowu rudy, kurczę lebele. Tej rudy ciągle potrzebujemy. Tej rudy jest tutaj sporo. Tylko ja widzę, że tutaj jest też sporo dwutlenku. Więc być może będziemy się chcieli tam przekopać. Tu jest sporo rudy, tutaj też troszeczkę mamy. I czy tutaj... Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Wykopmy to. Wykopmy to. To tak samo.
Może wykopmy również to wstępnie. Niech oni się tam dostaną. To sobie zabudujemy. Na razie przynajmniej. W ten sposób, jak oni to wykopią, ale to... To spokojnie. To jest oczywiście do wykopania. I to też. Tak, kolejny cykl nam zleciał, jako tako. Tutaj widzę, że świetlik wpadł do środka, więc może... Dobrze by go tu było zamknąć. To by było naturalne światło. Ale dobra, mamy tu trochę tych świetlików, więc też raczej chyba nie będzie problemu z tym, żeby je gdzieś tutaj przechowywać. Dobra, tu widzę, że doniczka też jest, więc też możemy sobie coś tam zasadzić. Powinno dzięki temu być trochę ładniej. Zobaczmy sobie nakładkę wystroju. Tak, no jest to dość słabo przez ten brud szczególnie, więc no wygląda tak, jak wygląda, ale to nie ma problemu. Myślę, że to w jakimś najbliższym czasie wszystko uprzątną nasi ludzie. Trochę tego jest, ale dobra, tu możemy to chyba anulować. Nie widzę sensu, żeby tak robić. Okej, czy my już możemy wstawić grill elektryczny? Możemy, super, tylko tak, jego trzeba połączyć do prądu. I ja się zastanawiam, czy by nie postawić tutaj na razie, przy tej wodzie, drugiego generatora. Drugiego generatora, bo nie wiem, czy jest sens łączyć to wszystko w jeden, w jedno miejsce. Wydaje mi się, że nie. Że nie ma sensu tego robić, więc... A czy w ogóle właśnie, czy mamy coś takiego jak kuchnia? Jest stołówka, jest wielka sala, jest kuchnia. Wymagania. Młynek do przypraw, stacje, lodówka, stół. Minimalne używanie młynka do przypraw w kuchni daje korzyści. Wielka sala. Jedzenie w wielkiej sali znacznie poprawia morale. Plus 6, a w stołówka plus 3. Okej. Okay. To jest... To jest wielka sala. Co ciekawe. Okej, okay, ale my to już możemy chyba zabudować, bo wydaje mi się, że nie będzie nam potrzebne, tylko fajnie, gdybyście mi uprzątnęli tą miedź, żeby ona była uprzątnięta zdecydowanie. Czy tutaj dalej nic nie jest zasadzone? A dlaczego tak się stało? Tego nie wiem. Dobre bardzo pytanie. Więc może tutaj walniemy drugi generator przy tej wodzie? Albo walniemy go nawet tutaj na górze? Dobra, walnijmy go przy wodzie. Chyba nic się złego nie stanie, jeżeli generator będzie tutaj drugi sobie, więc tak, energia elektryczna, generator ręczny, jest w ogóle dużą baterię, odlokowaliśmy, w sumie może walnijmy nawet coś takiego. Mamy tak, kabel 1 kW, żeby to nie było też jakoś bardzo obciążone i lecimy, dobra, polecimy chyba tak. Chyba ta woda nam nie zaszkodzi i skończyła nam się mieć. No, kto by pomyślał? Więc chyba dobrym pomysłem byłoby pójście tu w górę, chociaż tu jest dwutlenek. Czy to się zawali? Kurczę, może nie, może niekoniecznie. Może wiecie co? Zróbmy tutaj coś takiego. I niech oni wydobędą mi... Tu jest w ogóle węgiel i to całkiem sporo węgla. Także spoko. Niech oni to po prostu wydobędą może w taki sposób, żeby mi ten dwutlenek się tutaj nie dostał. Czy to się zawali? Tu jest ziemia. No, może się nie zawali. Pójdziemy trochę wyżej. Raczej to nie powinno w niczym przeszkadzać. Tak, ta ziemia... ta miedź jest jeszcze do zebrania i to w ogóle na priorytecie dość chyba niskim. Więc dajmy to trochę wyżej. Niech oni sobie to pozbierają. Tą baterię też można wymienić chyba na dużą. Mamy badanie kolejne do wybrania. Może... Dobrym pomysłem, w co byśmy mogli iść, to są badania zaawansowane. Mini stacja drukująca, superkomputer. Tak, zaawansowane badania, zdecydowanie. Pójdźmy sobie w te zaawansowane. To nam się na przyszłość tak czy siak na pewno przyda. Dobra, oni tu jeszcze sporo sprzątania mają przed sobą. Okej, fosforek się tutaj widzę, że dobił, więc spoko. Tutaj kolejna miedź do ogarnięcia i oczywiście energia elektryczna. No z tą miedzią wam powiem, że mało tej miedzi strasznie tutaj wszędzie. Tu jest siarka i tu patrzcie, jest kolejna jakaś, jakiś kawałek kolejnej bazy. Tutaj mamy jakiś szlam. Prawie glonów mamy 10 ton, więc wydaje mi się, że jest ich w miarę spoko, jak chodzi o ilość. Ta miedź jeszcze widzę, że nie jest wydobyta, ale to nic nie szkodzi. Mamy tu węgiel, co ciekawe, więc też spoko. No i oczywiście tą kuchnię też będziemy chcieli sobie zabudować, więc może nawet sensownie będzie jakoś tutaj to rozkopać. No zobaczymy. Na razie może też walniemy coś takiego.
O, nawet tak. I tutaj drabinka jakaś, coś ten. Długie dojazdy. Tak, dużo czasu spędzają podróżując, ale to też ogarniemy budując tą rurę. Ta rura niestety też zużywa miedź, więc nie jest to takie super. No i oczywiście, jak zrobimy tą kuchnię, ten grill, co my tu będziemy chcieli tworzyć? Marynowany posiłek, okej. Co my jeszcze mamy? Jakąś łuparkę do jajek chyba. I zgniatacz mikrobów. Mówiliście mi, że nie warto w to w ogóle iść. Więc raczej chyba nie będziemy chcieli. Być może warto będzie iść też w budowlę jakąś. No zobaczymy. Malimy tutaj drzwi. I podłączmy to wszystko prądem w końcu, bo możemy. Czemu by nie? Generator, tak. Generator bezczynny, ale to nic nie szkodzi. No i oczywiście skrzynię chyba z zasobami. Tą naszą byśmy chcieli trzymać z prowiantem tutaj, prawda? Więc być może przeniesiemy wszystko z tej. Zobaczymy. Trochę tych kabli mają do roboty. I ktoś chyba zyskał... Tak, badanie skończyliśmy. Poziomu nikt jeszcze nie zyskał, ale w ogóle za niedługo będziemy mieli możliwość wybrania kolejnych rzeczy. I w badaniach zerknijmy jeszcze, czy my tutaj... Właśnie, co trzeba by do tych rur, żeby się szybciej poruszać, bo trochę ta nasza logistyka jest już na słabym poziomie, więc tak, to jest wyrafinowane renowacje. Kruszarka skalna, piec do wypalania i to tak możemy tam dojść. Okej, płytka termiczna, łóżko piętrowe, no może rzeczywiście rafinacja brutalną siłą. Surowych zasobów w ogóle kruszarka produkuje materiały. Okej, no to też jest spoko. Czy my tu coś mamy lepszego? Hodowlę mamy jeszcze, stacja pielęgnująca, stacja strzyżąca, więc to może by było dobre do właśnie tych zwierzaków. Farmakologia może też by się przydała. Systemy powietrzne, elektrolizer, filtrowanie, filtr do cieczy. Okej, przesiewa jedną ciecz z mieszanki, potem do filtrowanej rury wylotowej. To też jest ciekawe. Pompa do cieczy, sanitaria, zlew, toaleta, prysznic, płytki siatkowane. Dobra, weźmy to filtrowanie na razie. Może to będzie miało jakieś przełożenie na przyszłość. Okej, widzę, że baterie robią. Tą baterię może też byśmy wymienili na dużą, ale na razie chyba jest ona wystarczająca, bo to głównie pod badania, nic więcej tutaj nie używamy. I zastanawiam się, gdzie zrobić ten pojemnik na nieczystości. Kurczę, no ta woda mi tu trochę nie pasuje, ale moglibyśmy ją odpompować. Zobaczmy, co możemy wydrukować. Sprzątanie 7, technika, gotowanie, operowanie. Poczekajcie, czy my w ogóle mamy jakiegoś kucharza sensownego? Tak, jeszcze zerknijmy w priorytety. Czy ktoś potrafi gotować? No nie ma nikogo takiego. 15 tysięcy kalorii, nie za wiele, więc może będzie trzeba tą naszą farmę trochę ogarnąć i ją bardziej tutaj zbudować. W lokalnej kolonii brak umiejętności grillowania, no właśnie. Więc może dobrym pomysłem byłoby wzięcie jakiegoś kucharza. Tylko czy my kogoś takiego mamy? Technika rakietowa, operowanie, leczenie. No nie bardzo. Korzeń błotny. Beznasienny owoc o niepokojąco mdłym posmaku. Nie można go przesiać. Korzenia błotnego. Okej, no to jest sporo kalorii w ogóle. Więc może to jedzenie byłoby sensowne. Nie wiem, czy widzę tu kogoś takiego. No ta technika operowanie, gotowanie, no sprzątanie. To jest może też dobra osoba. Plus 7 siły. No prędkość sprzątania, dużo nośności. Dobra, na razie po prostu weźmiemy sobie ten korzeń. Nie będziemy kombinować. I tutaj tak, tu możemy jadalne i składniki potraw. Tutaj może na razie wywalmy to. Przeniesiemy sobie to tutaj. Odmrożony. Co to w ogóle znaczy odmrożony? To jest też dobre pytanie. Smażony grzyb. Okej. Czy my w ogóle możemy coś innego sadzić tutaj? Wydaje mi się, że nie. To chyba też nie daje nam dużo kalorii. Te owoce wszy, tak mi się wydaje. Czy wy w ogóle to kiedykolwiek uprzątniecie? To jest, kurczę, trochę chyba przesada, żeby to tyle trwało. Może tutaj też się tym zajmą w jakimś takim, no trochę lepszym priorytecie, bo jednak nie wyznaczono filtrów, więc możemy to chyba zburzyć. Badanie nam się ukończyło, więc super. I mamy to teraz tu. No i spoko, no i spoko. Mi to pasuje. Tutaj na przyszłość oczywiście już mamy to wszystko zaplanowane. No i my chcemy również te płytki, tak, płytki powietrzne, powstawiać tutaj wszędzie, więc... Więc dajmy może coś takiego. Okej. Brak umiejętności grillowania, żadna produkcja nie jest w kolejce. No to może rzeczywiście
na start trzeba będzie zrobić ten zgniatacz cały bakterii. I dalej będziemy... Prasa szlamowa oddziela błoto i inne szlamy na ich podstawie... Na ich podstawowe elementy. Okej, i co to nam robi? Wymaga cieczy, wymaga energii elektrycznej. Produkuje ciepło. I co to nam daje? No przemysł, okej. W ogóle czy tu się stworzyła kuchnia? To też jest dobre pytanie. Bez efektów, kuchnia. Stacja, lodówka, stół, młynek do przypraw. No chyba takich rzeczy niestety jeszcze nie mamy. Mamy superkomputer, wydrapywa umiejętności. I superkomputer będziemy chcieli oczywiście jak najbardziej postawić. To też jest rzecz, która nam się przyda. Więc łączymy kabelkiem wszystko. Technika rakietowa, teleskop nam się zbadał. Tak widoczne planetoidy w kosmosie. Na razie chyba to jest poza naszym zasięgiem. Jak w ogóle to wygląda z temperaturą? No chyba dobrze, to nam trochę produkuje. To chyba też, to jest w ogóle palne, ale ta temperatura jeszcze nie jest taka zła. Okej, wydaje mi się, że ta farma to może być mało. Mamy tu świetlika, więc może warto by go było jakoś tu dalej pociągnąć i zdobyć i zasiać jakieś inne rzeczy, tak? Bo jednak no robi się chyba lipa, brak wybranego nasionka. No przecież wybrałem nasionko do sadzenia. Dlaczego tego nie zrobiliście dalej? To ja tego nie rozumiem, że Alexa tutaj ładnie zasuwa. Więc spoko. Fosforek zdobył punkt umiejętności. Zobaczmy. On jest do kopania, więc właśnie damy mu to. Super mocne kopanie, jak najbardziej. I mamy nową czapeczkę dla fosforka. Więc jak najbardziej pan fosforek będzie sobie czapeczkę wymieniał. Gdzie on jest w ogóle? Tak. Czy on już wymienił czapkę? Chyba nie. Chyba dopiero to zrobi. Oni sobie poszli spać. I tak, no z tlenem wygląda to dobrze, z kaloriami chyba słabo, więc zastanawiam się, czy ten zgniatacz, kurczę, bakterii, mikrobów nie będzie sensowny do zrobienia. Czy ten dwutlenek nam się tu dostał? Chyba nie, na szczęście. Hacz, może byśmy go też chcieli złapać, ale to wszystko po kolei. Dobra, tutaj mamy sporo miedzi do wydobycia, więc dobra, wydobądźmy tą miedź, która jest tutaj. Niech oni to zrobią. Miedzi cały czas potrzebujemy i to całkiem sporo. Alexa, tak, atletykę podniosła, długie dojazdy, no co wam poradzę, na razie niewiele. Czy z badań coś jeszcze sensownego na start będzie nam potrzebne, może gazy przenośne, jakoś chyba nie bardzo, dekoracje, no moglibyśmy to zbadać w teorii, żeby wiecie, trochę im tutaj też to wszystko zrobić, destylacja, to mi się bardzo podoba, ulepszona hydraulika, przekierowanie przepływu, wyposażenie medyczne, dobra, zbadajmy sobie, że tak powiem, te dwie technologie po kolei. I tak, mamy możliwość zwiększenia umiejętności wiedźmy, więc tak, może ona mieć badania terenowe albo astronomię. Geo, tunera, analiza geograficzna, wiedźma wykazuje zainteresowanie, bonus morale za przyswojenie, bądź teleskop i stacja kontroli misji. Wezmę na razie to, w przyszłości możemy jej to zmienić, nie ma chyba żadnego problemu, żeby zrobić jeszcze tą stronę. To jej chyba też morale poprawi. Więc spoko, dobra, kuchnię mamy zrobioną, można tak to przynajmniej chyba nazwać. Jeśli przepisy nie będą w kolejce. Niskiej jakości jedzenie, co prawda, upiarka jajek. Składniki do gotowania, zdolne do życia jajka. No może by to było i dobre. Może by to było i dobre. Więc okej, ja chyba to przekopę delikatnie dalej. I zrobimy sobie tu jeszcze jedno pomieszczenie, tak mi się wydaje. Może powiedzmy na razie coś takiego. Walniemy sobie tu parę doniczek i będziemy próbowali tutaj ogarnąć tego pana, tego świetlika. Więc tu chyba byśmy chcieli na razie dać na automat. No nie, on teraz wyleciał. Poważnie. On to wyczuł, że ja to chcę zrobić, prawda? No co za dziad. No co za dziad jeden. No dobra, nic nie szkodzi. Mówi się trudno. Te dajemy również na otwarte oczywiście. Okej, tutaj się coś chyba pokieryszowało. To ktoś tam zamknie, więc nie ma problemu. W ogóle 24 minuty już i kiedy to zleciało. I być może będziemy chcieli dać tutaj parę doniczek. Przydałby się nam tu świetlik, ale złapać go chyba na razie nie możemy, tak mi się wydaje. Okej, odblokowaliśmy aptekę i trzeba będzie ten zbiornik na nieczystości zrobić. Sugerujecie mi, żebym ten kompost zrobił. No dobra, ale jak ja bym chciał ten zbiornik na nieczystości, to pytanie, czy na przykład coś takiego, powiedzmy... Czekajcie, jak bym to chciał zrobić? Bo tak, potrzebujemy z hydro.
potrzebujemy tych zaworów, czyli tak, toaleta zabiera dwa miejsca. Toalet byśmy chcieli mieć, no nie wiem, ze cztery. Tak samo byśmy chcieli mieć chyba cztery prysznice. Tak mi się wydaje. Chociaż czekajcie, hydro. Meble. A gdzie nam się odblokował? Gdzie nam się zlew odblokował? Czy to jest... Nie, no w biotonie jest. To jest gdzieś indziej. To jest dobre pytanie. Medycyna, umywalka i zlew. Więc tak, cztery zlewy. Czyli tak. Tu są cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. I to by były chyba takie większe toalety. Tu możemy jedno miejsce dać. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Czyli tu byśmy to w teorii mogli zabudowywać, tak sobie myślę. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. 6, 7 i 8. Tak? Jezu, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tu mamy 5 miejsc. A my potrzebujemy 16. 2, 3, 4, 5, 6. Czyli dotąd. Tu byśmy mogli robić ten zbiornik na nieczystości. Tak mi się wydaje, że tak byśmy to zrobili. Wiem, że tu jest woda, ale... Wydaje mi się, że to w niczym chyba nie będzie przeszkadzać, jeżeli zrobimy to tak. Walniemy tu oczywiście... Może drzwi pneumatyczne? Czy tu jest coś do ogarnięcia albo do uprzątnięcia? No oczywiście, że jest, bo... Przecież nasi ludzie tego nie ogarniają na bieżąco. Więc to trzeba wykopać. I to też trzeba wykopać. Więc trochę roboty znowu mają. Zastanawiam się, czy jeszcze jeden magazyn nie będzie potrzebny do dostawienia. Jest taka szansa. No ale miejmy nadzieję, że nie. I kolejna umiejętność, czyli Alexa tym razem. Majsterkowanie na inżynierię. Co byśmy ci tu jeszcze mogli dać? Co ty w ogóle lubisz? Co by ci mogło w morale dobrze dać? Sprzątanie. No kurczę, no niby... Niby tak naprawdę też badania. Niby rolnictwo, niby kopanie. Dobra, dajmy jej to. Niech to będzie nasz główny, że tak powiem... Inżynier, czyli tak, inżynieria elektryczna, to będziesz mieć nowy kask ładny. Czemu my tu nie możemy... Aha, magazyn niedostępny, okej. No nie ma problemu, więc trzeba będzie ogarnąć ciecze. Trzeba będzie ogarnąć ciecze, czyli tak, to idzie do wyburzenia. Tu potrzebujemy oczywiście, myślę, że drabinę. W ten sposób, żeby to ogarniać. Wróć. To wyburzasz mi. Tak to powinno chyba działać dobrze. Tak, długie dojazdy, mamy super. Mamy badania możliwe w tym superkomputerze, więc też spoko, tu możemy je wybrać. Świetnie, no o to chodziło, więc to już nam dużo odblokowuje. I słuchajcie, tym jedzeniem nie jest wcale tak komfortowo, jak ja bym chciał, żeby było komfortowo, więc... walniemy tutaj drzwi. I te drzwi chyba otworzymy, tak myślę. Spróbujemy tutaj złapać tego świetlika jednego. Chyba, że to tak ma być, że przy automatycznych to się podświetli. No może tak będzie, no nie wiem. Może ja tu coś też zwaliłem delikatniej mówiąc i coś tutaj się podziało, co się podziać nie powinno. No ale mniejsza, dobra. Trochę tutaj czyszczenia standardowo mają, no na to na razie nic nie poradzimy. Dobra, ogarniają wszystko, więc dajmy im chwilę, niech oni ten tutaj mi zbiorniczek zrobią. I chyba tu w ogóle walniemy może śluzę. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś sens, żebym ja tu dawał śluzę. No może to będzie miało jakiś sens. Okej. Tylko czy to nie jest za małe? Mam teraz dylemat mały. Czy to nie jest za małe? Wydaje mi się, że to kurczę może być małe. Wiecie co? Wróćmy. Zróbmy coś. Aha, tylko jak ja tutaj... Zrobię tak. Dobra, wydaje mi się, że to nie zaszkodzi tej wodzie w żadnym stopniu. I że będziemy mogli tutaj walnąć na przykład, o, takie miejsce. No bo nawet, dobra, to musi być płytka, żeby on tu wszedł i to zbudował. Potem to ogarniemy jakoś dalej. Zbuduj mi to, co najważniejsze, czyli takie tam, jakieś tam pierdoły.
Poróbcie to wszystko. Czego ty nie możesz... Aha, nie mamy gdzie zrzucać... To jest jakby nie mam woda. Nie mamy gdzie zrzucać wody. No nic nie szkodzi. Widzę, że oni coś tam powoli to uprzątają, ale tak bardzo, bardzo powoli to wszystko idzie i... Bardzo mizernie. No bardzo mizernie wręcz bym powiedział. Czego tu nie możecie? Inkubacja. Aha, jajko świecącej nimfy. Czy to nie jest właśnie świetlik? Czekajcie. Co tu się wydarzyło z tymi drzwiami, że ja jakby mam je niedostępne? Dostęp domyślny. No przecież oni tu mogą wchodzić. No właśnie, to czemu wy tych drzwi nie chcecie zaktualizować? Może trzeba im je na wyższe priorytety przełączyć. Wszystkie drzwi. Dosłownie. Wszystkie. No może tak być. Mamy też kolejny punkt umiejętności. Neti tym razem. Pielęgnacja upraw i hodowla stworzeń. I wiecie co? Mi się tak wydaje, że w teorii moglibyśmy zwiększyć jej tą pielęgnację i następnym punktem będzie hodowla stworzeń. Spróbujemy tutaj coś podziałać. Nowa czapeczka dla ciebie również, Neti. Dużo dzisiaj nie zrobiliśmy właśnie. Wiecie co? Walnijmy ten zgniatacz mikrobów. Wydaje mi się, że to może nam trochę uratować życie, jak chodzi o jedzenie, przynajmniej na start, bo jest z tym straszna lipa. A tutaj cały czas i tak, okej, marynowany posiłek, z wszymącznych możemy to robić, więc może, kurde, więc może nie ma sensu. I czy ktoś mógłby się tym zająć, czy ktoś jest w stanie na gotowaniu się skupić, tylko czy właśnie, czy ktoś nie musi tego gotowania mieć? No właśnie, każdy ma je na zero, więc nie, nie da rady to w ten sposób, czyli może... Zanim ogarniemy tak naprawdę kucharza, a ogarniemy najprawdopodobniej niedługo, to może ten zgniatacz mikrobów miałby jakiś sens, tylko... No dobra, zbudujmy to. Odmrożona żywność. Co mam zrobić z tym? Chyba nic z tym nie zrobię. Coś tam chyba spadło, jakiś piasek. Taki dźwięk przynajmniej, jakby piasek spadał. Walimy tutaj te kable. Zobaczymy, czy ktoś będzie w stanie się tym zajmować. Proszę tu wykopać ładnie, pięknie wszystko. Fajnie, gdybyście to też uprzątnęli, tak jak chciałem, ale nikt się tym nie zajął. I właśnie tutaj walniemy ten kompost za śluzą. Bo to chyba nam trochę będzie brudzić, tak mi się wydaje. I pompa, opróżniacz butelek, filtr do cieczy. I pytanie, czy my właśnie opróżniacza butelek nie powinniśmy tu zbudować właśnie jakichś zanieczyszczeń. No nie, oni to chyba tu będą grać. Dobra, otwórzmy sobie na razie tą śluzę, żeby ona cały czas była otwarta. Niech ktoś to też tam na jakimś priorytecie robi i te drzwi również na razie niech będą cały czas otwarte. Wydaje mi się, że to nie będzie w żadnym stopniu tam jakoś przeszkadzać. I opróżniacz butelek chyba możemy zrobić. Izba chorych się odblokowała, odkażacz. Chyba możemy zrobić tak, butelkowaną ciecz z powrotem na świat, tylko będzie trzeba to zrobić w taki sposób, żeby nie przeszkodziło nam, żeby tam nie walnąć przypadkiem jakiejś zanieczyszczonej cieczy. Matko kochana. Więc jak to zbudują, a dajmy na to wysoki priorytet, żeby ta ciecz tutaj była opróżniana, to dajemy tu tylko czystą wodę. Tylko czystą wodę. Chyba się to da zrobić, więc od razu musimy wtedy to zatrzymać, bo na razie nie mamy gdzie. Okej, tu jest świecąca nimfa, więc to oczywiście będziemy chcieli zamknąć. I te drzwi, jak zbudujemy, to tutaj walimy w środku doniczki i tam wydaje mi się, że będziemy mogli właśnie hodować, tak, opróżniacz butelek, pompa do cieczy, tylko woda i wydaje mi się, że ta woda będzie tam tylko czysta trafiała, więc oni będą w stanie to wszystko jakoś ładnie uprzątnąć. Przy okazji widzę, że tutaj też jest coś do uprzątnięcia, tu jakieś jajo. Okej, zaczynają to wszystko zbierać, dajmy też priorytet na ten zgniatacz. Trochę większy, bo chyba jest na to dostawa, tak? Ile w ogóle miedzi mam? 84 kilo, czyli znowu jest problem z miedzią. Trochę miedzi jest również tutaj, tu więcej tych świetlików. Więc opróżniacz do butelek, spoko, widzę, że... Okej, tu jest zanieczyszczona woda, więc... Słuchajcie, zbudujemy jeszcze jeden taki opróżniacz. Tylko tak. Dobrze by chyba było to rozwalić teraz. Tak mi się wydaje i... Czy ja ten opróżniacz mogę walnąć jakoś? Czy on tutaj...
No właśnie, czy... Dobra, walnijmy go tak. Niech oni to wszystko wydobędą. Tylko dajmy na to tak samo jakiś priorytet. Nawet może większy. Niech to ogarną. Chwila. Dajmy temu przerwij budowanie na razie. Niech oni, no kurczę, ogarną to. Chyba, że potrzebują drabiny tu, żeby zejść. No może też tak być. Tu jeszcze tak, tu mamy możliwość duplikanta nowego. Zobaczmy w ogóle, co się trafiło tym razem. Widzę, że jest kuchnia, pilotowanie i rolnictwo. Nie lubi maszynerii, nie lubi konstrukcji. Liam. I może rzeczywiście go weźmiemy, żeby się tą kuchnią ktoś cały czas zajmował. Tak, szczęśliwy jest, super produktywny. I w następnym odcinku jak najbardziej pana Liama sobie weźmiemy. Budujemy na razie taki zbiornik na tą ciecz. I wydaje mi się, że to będzie spoko. Niedosięgalne kopanie. No właśnie, niedosięgalne, bo co? Bo nie ma tu drabinki, żeby tu zejść, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I dlatego tego też zebrać nie mogli. Widzę, że trochę syfu jest. Mamy tą zanieczyszczoną wodę, ale to nie ma problemu. My tą wodę za chwilkę gdzieś tam będziemy tutaj właśnie opróżniać. Już widzę, że to się ładnie wszystko wykopuje, więc spoko. Czy my, nam gdzieś piasek nie spadł? Tu nam spadł piasek, właśnie tutaj, dokładnie tutaj. Więc tam będziemy chcieli tego świetliczka oczywiście wpuścić do środka. Jak nie, to postawimy lampę. No halo, proszę mi to szybko priorytetem zbudować, jak największym. Badania skończone, tak, brak, długie dojazdy, nowe rzeczy do wydrukowania. Wiem, że to jest do zrobienia, wiem, że czas, tracę czas na tym, że czekam. Ale kurczę, przekroczyliśmy już 5 cyklów na odcinek, więc bardzo niedobrze. Ale z drugiej strony chcieliście dłuższe odcinki, więc jakby, wiecie, to jest wasza wina, tak? To jest zdecydowanie wasza wina. Więc ja tam za to jakby nie odpowiadam. Fajnie, gdybyście mi to naprawdę uprzątnęli w trybie ekspresowym. I tą śluzę, no na razie chyba możemy ją zostawić otwartą. Tak mi się wydaje, że to nie ma żadnego problemu, żeby to tak robić. Okej, oni wszystko zbierają. Tu już widzę, że kolejny pojemnik się zapełnił, więc będzie trzeba dostawić jeszcze jeden. Zdecydowanie. Trzeba to też będzie uprzątnąć. No, kurczę. Dawać, ludzie. Może, wiecie co, dajmy nawet to na jeszcze wyższy priorytet. Skopiujmy te ustawienia szybko do tego, żeby mieli to gdzie składować. Wiem, że no trochę mają, żeby tu dojść do tych magazynów i wszystkiego, ale nic nie poradzę. Może ten generator byłoby sensownie tu też przenieść gdzieś. No jest na to jakiś pomysł. Strasznie dużo mikrozarządzania jest, mam wrażenie, w tej grze, ale to nic nie szkodzi. Dobra, mamy zgniatacz, porcję papki. Powiedzmy, zrób 5, albo nawet, no niech będzie 5, powiedzmy, cały czas. I dobra, ogarnęli to, więc walnijmy tutaj opróżniacz butelek. Tylko czekajcie, czy ja jestem... Tak jak mówię, ja nie wiem, czy jak ja zrobię to w ten sposób, to czy oni będą to tam zrzucali. Więc nie chciałbym, żeby tam wchodzili. Zdecydowanie bym nie chciał, żeby tam wchodzili. I czy jak zrobię to tak, to to będzie działać? No może będzie. Mam taką nadzieję, że będzie. Dobra, walnę to tak najwyżej... Później za to odpowiem w jakiś tam sposób. Dajmy to wyższy priorytet oczywiście na to, żeby ktoś się tym zajął. Niech to oczywiście uprzątną wszystko, bo to jest podstawa. Ten świetlik nam niestety nie chce tu wlecieć, więc musimy te drzwi oczywiście ustawić na otwarte cały czas. Głodowanie. No to słuchajcie, no zjedzcie coś ludzie, tak? No wiem, że macie trochę daleko do tego wszystkiego. Tak, orzech pieprzowy, te sprawy jakieś. Czekaj na materiały. No ale na razie nikt się gotowaniem nie zajmuje, ale tak jak mówiłem, weźmiemy sobie tam kogoś. Czemu to trwa tak wolno, ta nośność? Z tego jest naprawdę tutaj aż tyle? Jak tutaj tlen wygląda? No właśnie, ten tlen wcale nie jest taki hopsiup fajny. To nie, ten dyfuzor chyba cały czas sobie radzi. Gdzieś ten dwutlenek nam ucieka. Tutaj go dwutlenku będzie dużo, więc może tą śluzę będzie sensownie. Okej, i tu chcemy zanieczyszczoną wodę wprowadzać. To będziemy później filtrowali. Być może ten kompost wywalimy. Na razie, no, nieczystości do nieczystości. Kompost, jakieś pierdoły, to wiecie, no, niech sobie tu leżą. Wydaje mi się, że to jest okej. Tego nie możemy zebrać, bo tu jest... W sumie to jajo chyba też się wykluje, prawda? Więc może... My tego nie chcemy uprzątać, to jest inkubacja. Status. No, tylko, że nie wiemy...
Okej, 75%, 20% na cykl, zdolność do życia. Okej, czyli to rośnie. Dobra, nie, to my nie chcemy tego. To chcemy zostawić otwarte, więc tutaj oczywiście priorytet na te drzwi również wysoki. I tu chcemy, żeby to nam jak najszybciej dobudowali, więc walniemy tam drabinkę, żeby to było dobra. Ta nimfa jak się tu wykluje, super, bo to będzie nam świeciło. Więc moi drodzy, słuchajcie, 40 minut to chyba już nadto, bo chyba tyle tego odcinka wyszło. Dużo jakoś nie zrobiliśmy. Ja się tej gry cały czas uczę, pamiętajcie o tym. Tak, to będę musiał zabudować. Oczywiście tutaj też wstawimy na razie drzwi pneumatyczne, jak tylko wydobędziemy jakąś miedź. Więc to sobie zrobię zaraz na spokojnie. A tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarza. No i jeżeli chcecie również tutaj dołączyć jako duplikant, to dajcie swój nick w komentarzu. Osoby, które dały wcześniej, już tego robić nie muszą, bo mam was tam dalej na liście do losowania zapisanych. Także o was cały czas, kurczę, pamiętam. Także na spokojnie. No, także trzymajcie się, do następnych filmów i hej.